odpowiadam na pytanie. Czy po uszkodzeniu nerwu strzałkowego, lewa noga, istnieje szansa na jego odbudowę? Nie jestem już młody. Wszyscy mówią, że to już tak zostanie. Pozdrawiam. Wszyscy tak mówią, ponieważ ci wszyscy, którzy tak mówią, oni się nie zagłębili w ogóle w temat tego uszkodzenia twojego nerwu strzałkowego. Jeżeli ci wszyscy tego nie zrobili, to zrób to ty. I teraz wytłumaczę ci, o co chodzi. Musisz zrozumieć, na czym polega to uszkodzenie nerwu strzałkowego. Jeżeli tą karteczkę potraktujemy jako odpowiednik przekroju poprzecznego nerwu strzałkowego, to ten nerw strzałkowy może być uszkodzony na kilka sposobów. Może być leciutko naderwany, o tyle o. Może być naderwany troszkę bardziej. Może być naderwany tyle. I może być kompletnie urwany. I teraz wszystko zależy od tego, jak ten nerw jest uszkodzony. Jeżeli jest kompletnie urwany, to tego nerwu nie odbudujesz normalnymi metodami. Natomiast możesz podjąć próbę odbudowy za pomocą specjalnego zabiegu operacyjnego. Spytaj się ortopedów, oni ci to wytłumaczą, bo są w tym temacie fachowcami. Polega to na tym, że ten zerwany nerw oni albo spróbują skleić, albo jeżeli się nie da, to w uszkodzone miejsce wstawią z twojego ciała nerw zdrowy, czyli fragment nerwu zdrowego i znowu to skleją. I tak to zrobili w przypadku tego chłopaka z urwanym nerwem promieniowym w ramieniu. On miał nerw urwany w wyniku wypadku. Ręka mu się złamała, pełne złamanie kości, z jednej kości zrobiły się dwie, nerw promieniowy został urwany. W tym układzie on miał w efekcie końcowym bezwładną dłoń. Operacyjnie nastąpiła rekonstrukcja tego nerwu. Tutaj jest wielka chwała medycynie. I w wyniku tej rekonstrukcji ten nerw został scalony poprzez wstawienie zdrowego nerwu, czy zdrowej części nerwu z innej części jego ciała. Czyli pobrano nerw z innej części ciała, wstawiono tutaj, sklejono to, czy tam zszyto, ja to nazywam sklejono, zszyto to w odpowiedni sposób i nerw potrzebuje czasu na regenerację, na przystosowanie się do nowych warunków. No i moja rehabilitacja polegała na tym, żeby to mu właśnie zrehabilitować ten nerw i żeby dłoń wróciła do jak największej sprawności. To samo dotyczy każdego nerwu. Tylko że ponieważ każdy nerw jest odpowiedzialny za pracę innej części ciała, w związku z tym inna część ciała będzie albo w niedowładzie większym, albo mniejszym. Natomiast jeżeli nerw jest częściowo naderwany, czyli nie jest całkowicie urwany, to zawsze warto podjąć próbę rehabilitacji i na długi termin ta rehabilitacja powinna zadziałać. Jednak niezależnie od tego, czy ona zadziała, czy nie zadziała, zawsze warto podejmować próbę rehabilitacji, ponieważ medycyna uczy nas pokory w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to taki, żebyśmy nie byli za mądrzy, a drugi kierunek to taki, żebyśmy nie byli za głupi. I choć wydaje się teoretycznie, że pewne rzeczy medycznie są niemożliwe, to one są dzisiaj niemożliwe, a później mogą być możliwe. Jako prosty przykład, amputacja nogi. W średniowieczu, jeżeli ktoś miał amputowaną nogę, rzadko kto przeżywał. Zaczęto interesować się bardziej tym tematem. Obecnie w XXI wieku praktycznie każda osoba po amputacji nogi przeżywa. Dlaczego? Ponieważ temat ten dobrze rozpracowano i zastosowano takie procedury leczenia, w wyniku których rana się goi i pacjent może normalnie funkcjonować, oczywiście
zamiast nogi będzie miał protezę. A jeżeli mu jest wygodniej bez protezy, to będzie bez protezy chodził, tak? Na jednej nodze. Jeśli chodzi o wiek, to tutaj warto wziąć poprawkę, że im człowiek jest starszy, ten cały proces regeneracji zachodzi wolniej, co wcale nie znaczy, że nie zachodzi. Czyli mówiąc krótko, jeżeli pacjent ma 20 lat, to on na regenerację nerwu, no jako przykład, będzie potrzebował 2 lata, natomiast pacjent 70-letni na regenerację tego samego nerwu będzie potrzebował 4, może 5, może 10 lat. Ale jest to możliwe. Wymaga to oczywiście ogromu pracy własnej pacjenta w domu, bo to, co jest oferowane przez standardowe leczenie na Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest to kropla w morzu potrzeb. W praktyce rzecz biorąc, jeżeli chcesz mieć odbudowany nerw, no to musisz mieć rehabilitację tak mniej więcej od 6 do 12 godzin dziennie, żebyś miał taką orientację. I wtedy będą efekty. Jeżeli będziesz miał rehabilitację od przypadku do przypadku przez 2 tygodnie po pół godzinki czy godzinkę dziennie, no to cudów tutaj nie ma co oczekiwać. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Jeżeli masz podobny problem, napisz to w komentarzu. Jeżeli masz inne pytania, też napisz w komentarzu. A jeżeli chcesz po więcej tego typu informacji, zapraszam na kolejne filmy i na mój kanał YouTube Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasji.